Siema, z tej strony Michael i zapraszam Was na zapowiedź 11 kolejki. Pierwsze spotkanie w ten weekend odbędzie się w Lublinie, gdzie przyjedzie Faluba z Zielona Góra, pierwszy bieg o 18, a transmisja w Eleven Sports. Skład motoru to Grigory Łaguta, Krzysztof Błyczkowski, Jarosław Hampel, Mark Carrion, Mikkel Mikkelsen, Wiktor Lampard, Mateusz Ciernia, no i pod szesnastką będzie Dominik Kubera. A skład gości to Max Frick, Piotr Protasiewicz, Mateusz Tonder, Matej Żagar, Patryk Ludek, Fabian Ragus oraz Nile Tuft. I stawiam tutaj na wygraną gospodarzy 51 do 39. Drugie piątkowe spotkanie odbędzie się w Częstochowie, gdzie przyjedzie Stal Gorzów, pierwszy bieg o 20.30, a transmisja w Eleven Sports. Skład gospodarzy to Leon Madsen, Kacper Woryna, Bartosz Smektała, Jonas Jeppesen, Fredrik Lindgren, Jakub Miśkowiak i Mateusz Świdnicki. A skład gości to Szymon Woźniak, Anders Thompson, Martin Waculik, Rafał Karczmarz, Bartosz Zmarznik, Wiktor Jasiński oraz Kamil Pytlewski. Stawiam na wygraną Włókniarza Częstochowy 48 do 42. Niedzielne ściganie zaczniemy w Grudziądzu, gdzie przyjedzie Apator Toruń, pierwszy bieg o 16.30, a transmisja w Sport Plus. Skład Grudziądzan to Przemysław Pawlicki, Roman Lachbaum, Krzysztof Kasprzak, Kenneth Bier, Niki Pedersen, Mateusz Bartkowiak i Denis Zieliński. A skład Apatora Toruń to Paweł Przedpewski, Jack Holder, Chris Holder, Adrian Miedziński, Petr Chlupac, Kacper Makowski, Krzysztof Lewandowski, no i pod ósemką Robert Lambert. Trudno mi wskazać zwycięzcę tego spotkania, dlatego stawiam na wynik w okolicach remisu. Ostatnim spotkaniem tej kolejki będzie mecz pomiędzy Unią Leszną a Spartą Wrocław, pierwszy bieg o 19.15, a transmisja w Sport Plus. Skład Unii Leszno to Emil Sajfudinow, Janusz Kołodziej, Jamon Lindsay, Jason Doyle, Piotr Pawlicki, Kacper Pludra i Damian Ratajczak. A skład Sparty Wrocław to Tajo Finden, Gleb Czugunow, Artiom Łaguta, Dan Biuli, Maciej Janowski, Przemysław Liszka i Michał Cużytek. Stawiam tutaj na wygraną Sparty Wrocław 47 do 43. I to jest koniec zapowiedzi tej 11 kolejki. Jeżeli filmik Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Zapraszam jeszcze do opisu i dziękuję za oglądanie. Cześć!